Panowie, skąd tyle nienawiści do Gabriela Queen? Nie, do nienawiści do Gabriela. Bo widzieliśmy, że przed chwilą przed wami uciekał. Się dziwię, że już, nie wiem, to tam chyba, już nie ma ochroniarza. Robi nam na złość, 2-3 miesiące robi nam na złość, cały czas. Gdzie tylko może. Wbija się nam zdjęcia, wywiady. A co powiecie o jego współpracy z Taxi Złotówą, który był ochroniarzem? No, skończona. Była krótka. Najwidoczniej mało owocna. Nie zdołał go ochronić, no, jakby, dlatego wyleciał. Jak oceniacie swój pojedynek? Ale macie dobre koszuleczki, widzę takie. Tutaj do kamery można pokazać. Takie koszuleczki można zakupić na stanowisku z merchem. A na internecie, na waszej stronie też są, czy nie? Niedługo będą. Niedługo będą. Okej. Jak panowie dzisiejsza walka? Kto mówi pierwsze? Mogę się wypowiedzieć. Dla mnie świetna, myślę, że dla chłopaków też. W końcu rozprawiliśmy się z dziedzicem, Sinisterem i Puncherem. Po takim czasie, po tych ostatnich 4 miesiącach ciągłego bycia gnojonym, myślę, że nadszedł ten czas, żeby w końcu to zakończyć. Dzisiaj to zrobiliśmy, wyszliśmy zwycięsko. Teraz tylko do przodu. Co dalej? Jak są jakieś plany? Nie wiem, bo jest następna gala Underground. Czy tam kogoś z was będziemy mogli widzieć? Czy jeszcze nie wiecie, kto wystąpi i kiedy? Co robić na Undergroundzie? Jeszcze nie wiemy, ale można być pewnym, że Paka się pojawi i zrobi po raz kolejny show. Jak oceniacie dzisiejszą galę do poprzedniej gali? Czy według was, nie wiem, lepiej wypadła, jeśli chodzi o organizację, o same walki? Zdecydowanie, no jakby jesteśmy rozwijającą się federacją i cały czas kroczymy do góry. Rewolucja pokazała, że jesteśmy już naprawdę w wysokim poziomie, takim naprawdę światowym, porównywalnym do WWE, AEW, a aktualnie ta gala przebija ją według mnie 3-krotnie, a trzecia gala to moim zdaniem będzie już kompletna rozwałka. Nie, no ja tutaj przyznam rację, no gala, jeśli chodzi o same walki, no na wysokim poziomie, coraz większy poziom techniczny, więc myślę, że tutaj z widzów nikt się nie zawiódł. Kolejne takie pytanie, już takie powiedzmy taką rundkę zrobimy. Kto jest waszym idolem, jeśli chodzi o wrestling? Na kim się może wzorowaliście? I tak może możecie wymienić po paru nawet idoli, bo wiem, że to jest ciężkie pytanie, żeby jednego wymienić. Myślę, że głównie gwiazdy WWE to będą, tak? Shawn Michaels, Kevin Owens, Edge był jedną z moich inspiracji. Aktualnie Roman Reigns też jest moją dużą inspiracją. Czego zresztą można się domyślić, jak się gdzieś tam się śledzi. W końcu moim finisherem jest Dida, tak? Czyli Spear. Więc tutaj jakby myślę, że to takie 4 główne osoby. Okay. Twoje? Myślę, że patrząc na naszą energię, ile wynosimy wszystkiego dobrego, co się dzieje wokół nas, New Day dało bardzo dużo pomysłów, kreatywności, na co się możemy nakierować i co możemy pokazać też polskim fanom w Chorzowie i wszędzie indziej. W moim przypadku będzie mój tag team partner z rewolucji, czyli Santino Marella. Dla mnie jest najlepszym entertainerem. Dla mnie, co on robił, on może nie wygrywał wszystkich mistrzostw, ale wchodził do ringu i pokazywał, ludzie szaleli za nim. I właśnie to inspiruje mnie do tego, by na mój widok ludzie reagowali tak samo. Okay, dzięki panowie. Już na sam koniec może obrócicie się, żeby pokazać wasze zajebiste ciuszki. Widać to w kamerze? I o to chodzi. Prime Time Wrestling. Zapraszamy. Dzięki panowie.